Ana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al poblado, mima. No to lecimy do poblado w takim razie. To jest turystyczna dzielnica w Medellin i bardzo chciałam się tam wybrać. Tata Anny dawał nam jakiś wegetariański obiad. La sopa de tortilla? Okay. De tortilla? Si. Zupa z tortilli. Była bardzo dobra, do tego był jeszcze banan. I wszystko fantastycznie smakowało, jeszcze był ryż, także super. I właśnie idziemy zamienić pieniążki. I muszę jeszcze kupić kartę na metro. Ana mi gdzieś zniknęła, zaraz zobaczymy, gdzie ona jest. Mieszkam w dzielnicy Bedio. Lecimy. Vamos. Vamos. Vamos, mija. W sumie w Medellinie jest coś takiego jak metro na kablach, nazywa się to metro kable. I to jest właśnie dla tych wszystkich ludzi, którzy mieszkają tam na górze i chcą dojechać do siebie i nie mogą dojechać normalnym metrem. My przez przypadek się wybrałyśmy tutaj tym metro, bo byłyśmy ogarnąć kartę do metro i w zasadzie na przystanku było to metro, więc w sumie spontanicznie stwierdziłyśmy, że jedziemy. Po drodze to nie jest tak, że się wyjeżdża na samą górę i już koniec, tylko są trzy przystanki jeszcze, tak, że można wysiąść wcześniej, a może jest na sam koniec. Teraz tu jest jeden przystanek. Całego. Wuhu! Siadamy. No i wreszcie udało nam się dotrzeć do Poblado, czyli najbardziej turystycznej dzielnicy w Medellin. Idziemy w końcu zamienić pieniądze. Nie mogłam tego zrobić wcześniej, ponieważ a. nie miałam ze sobą paszportu, b. powiedziano mi, że moje banknoty są sprzed 2007 roku i oni mi ich nie wymienią, co ja mam teraz z tymi pieniędzmi zrobić. Nie wiem. Poblado. Vamos al parque de las minas. ¿A ti te gusta Poblado? Sí, me gusta. Pero muchos extranjeros, hay muchos. Powiedziała, że jest dużo obcokrajowców i to prawda. Właśnie z tego słynie ta dzielnica, dużej ilości obcokrajowców. W sumie wszędzie w internetach można spotkać informacje, że jeżeli się wybieracie do Medellin, najfajniej byłoby mieszkać właśnie w Poblado. Mopetów nie będę może kupować, dziękuję. Kawy to bym się napiła, mam cholernego jetlaga. I w sumie Ana też by się napiła kawę. Ja. I to będę. Chcesz tomar kawę? No, ja quiero jugo frío. Jugo frío. Czyli zimny soczek. Dla mnie kawa plus zimny soczek i będzie bueno. Muy bueno, tengo mucha fe. Hasta luego, hasta luego, chao. Hi. No, ya. Me toca a mí. Yo también merezco una oportunidad. Un poco. Tienes que ayudar a un venezolano. ¿Vale? Yo soy de Venezuela. Estoy vendiendo bebidas energéticas como un Red Bull o como un Monster. Polonia. De Polonia. Polonia. Vamos. Chao. Cuídense. Podał nam jakiegoś energetyka. Miły był człowiek z Wenezueli, a w sumie to miałam ochotę na energetyka. I mamy, proszę, Spirit Drink. Będzie dobry. Strzelę sobie energy drinka i może jetlag mi minie, nie? Dotarłyśmy do Parque Lleras. Hola! Bienvenidos al Parque Lleras. Pueden venir cuando quieran. Fajna rzecz właśnie w parkach jest taka, że jest darmowy hotspot. Tutaj można sobie generalnie używać Wi-Fi do woli, więc przychodzi się do parku po to, żeby zaciągnąć trochę wifiacza. I to jest spoko.
Myślę, że fajniej będzie tutaj, kiedy będzie noc, ale z tego, co mi mówiła Anna, jest troszkę niebezpiecznie i ostatnie metro odjeżdża o 10.30 i mówiła, że lepiej tutaj się wybrać po prostu z grupą ludzi w razie czego. No wiadomo, jesteśmy w Kolumbii, Medellin, także może być troszkę niebezpiecznie. Vamos, ale nie wiem gdzie. Donde vamos? Esta tu amiga. Czekamy na koleżankę Anny. Koleżanka Anny mieszka już 1,5 roku w Kolumbii, a pochodzi z Alemanii, czyli z Niemiec. Fajne to miejsce. Anna jest gotowa na tańce. Anna! Hola! Bailar? Sí, quiero bailar, mijo. Ale muzyka gra wszędzie. To jest takie teatro cubano, tylko że wszędzie. Grecka restauracja. Fajna ta dziewczyna, co? Fajna. Baile, no sé, griego. Zaka no se baila así, pero... Powiedziała, że to jest grecki taniec, ale nie wie, jak się go tańczy. Jest kuchnia grecka, chińska, jest paprok, wszystko. Będzie rano, salsa, merengue, tango. Tak, jeżeli macie ochotę potańczyć salsę, merengue albo tango, to zapraszam do Medellin, do... Reggaeton, electrónica, todo. En este parque hay de todos los géneros de música que se conozcan en el mundo, todos. Okej, okay, dzisiaj jemy w Mundo Verde, jako że ja i w sumie koleżanka Anny preferujemy, w sumie Anna też, kuchnię wegetariańską. I bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy, że właśnie tak jest. No, jakie ładne dziewczyny. Jednak nie będziemy jeść w tym miejscu, bo się okazało, że jest bardzo drogo i dziewczyny nie chcą. En Colombia, lo vegetariano y lo vegano es más caro. Dziewczyny mówią, że w sumie w Kolumbii, w Medellin bardziej opłaca się jeść mięso, bo jest tańsze. Śmieją się ze mnie, że mówię do kamery. Dobra, mamy swoje wegańsko-wegetariańskie jedzenie. Proszę, koleżanka tutaj zamówiła sobie lasagne wegetariańską. Hello. I to jest moje jedzenie. Co ja zamówiłam? Halo! Mam sobie sałatkę, jest quinoa. Zamówiłam ekstra porcję quinoa, bo nie wiedziałam, że będzie w środku, ale wygląda pysznie. Jakieś grzybki. Spoko, będzie dobre.